witajcie, wróciliśmy z urlopu, właśnie wyciągnęłam ze skrzynki różne ulotki, ale wyciągnęłam też nowego działkowca i sobie obejrzę. A propos działki, jeszcze tam nie byliśmy, dwa tygodnie nas tam nie było, nie wiem co tam jest. Powiem wam, że kwiatki w domu mi fajnie przetrwały, a na balkonie wszystko uschło. No ale nic, no trudno, no tak bywa. Teraz właśnie skończyłam pracę, pojechałam po Glorię i Gloria mi całą drogę próbowała się wyrwać z pasów. Na szczęście nie ma korków teraz, w lecie jakoś tak jest luźniej, więc droga była stosunkowo krótka, myślę, że tak do 15 minut. Przez całą drogę walczyła z pasami i to tak dosyć porządnie krzyczała. Czułam się, jakbym porwała dziecko czyjeś ze żłobka i jechała z nim do domu. No ale dobra. Czekajcie, bo jeszcze mi się przypomniało a propos wakacji, bo mam tu jakieś pamiątki położone, ale w sumie najfajniejszą pamiątkę, jaką zdobyłam, jest ten kubek, który jest brudny, bo dzisiaj piłam właśnie w nim cały dzień w pracy kawę. To jest Bolesławiec oczywiście i w Gdańsku był kubek Bolesławca. Znaczy sklep Bolesławca, były tam przeróżne kolekcje, przeróżne kubki, a ten jest taki piękny. Aha. No, ten jest taki zimowy, nie tylko vlogmasowy, ale tak około zimowy, chociaż ja nie mam problemu, żeby pić ze świątecznych kubków o każdej porze roku. No, no, w każdym razie taki wzór sobie wybrałam i jest przecudny. Kupiłam sobie też bursztynowe kolczyki, które chyba wam pokazywałam, jeszcze nad morzem. Chyba tak. No. Dzisiaj też mam jeszcze wizytę u dentysty, więc w sumie... pokaż, Bobuś, ty jesz bananka, no. No, bo tu jest taki koniec, ten koniec jest... O, dobra. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że... Wpadłam tak do domu po tym urlopie i doszłam do wniosku, wiecie, spojrzałam tak po długim czasie niepatrzenia i doszłam do wniosku, że jest dużo tu rzeczy, które mnie denerwują, bo są jakieś, wiecie... Nie do końca mi się podobają, są, bo tam zostały postawione i doszłam do wniosku, że przejdę po domu jak tornado. Nie wiem, czy wam to uwiecznie, czy nie, ale przejdę po domu jak tornado i wywalę po prostu wszystkie rzeczy, które są jakieś... Albo mi się nie podobają, albo jest z nimi coś nie tak, albo jakieś nawet, wiecie, brudne, jakieś takie ścierki z plamami niespranymi. Wszystko mnie denerwuje ostatnio. Co tam, dziewczyny? No to dzielcie się nią jakoś. Jest bitwa o sznurek. A nie masz drugiego sznurka? Może ja znajdę sznurek. Ej, ej, bo zaczynacie mi szarpać, dziewczyny, kwiatki. Już widzę, że się sypie. O, to są moje roślinki. Tego mi najbardziej żal, bo to był prezent i ładnie rósł. A resztę to sobie zasadzę nowe ziółka. No tamten dostałam od cioci. Wiesz, od cioć Marceliny i Weroniki. No widzimy go podlądać, kiedyś wypuszczaliśmy. Podlałam go, wiesz, podlałam, ale widocznie były upały. Wiecie co, pokażę wam pudełko Goodie Box z lipca, bo dostałam go jak byliśmy na wakacjach, przyszło tutaj i odebrałam go sobie dopiero właśnie jak wróciliśmy. No, czyli to jest lipcowe. Super rzecz, którą już testowałam, to jest peeling, ale to jest naprawdę fajny peeling. Tak jak zawsze marudzę, że w tych peelingach jest za mało ziarenek, to ten jest super. To jest peeling do ciała, dużo jest tam tych drobinek i te drobinki to są pestki... No właśnie, czekajcie, bo nie wiem czego pestki... Aprikot. Co to jest aprikot? Nie wiem. Później sobie sprawdzę. No w każdym razie aprikot. Pestki z tego warzywa czy czegoś, jakiejś rośliny. Piękny zapach, taka zielona herbata i coś cytrusowego. Podoba mi się ten produkt bardzo. Pozostałych nie testowałam, ale ogólnie zawartość pudełka jest bardzo ciekawa. Co tu jest? O, to jest ciekawe. To jest taka jakby maska do ust, lip cure.
nie otworzyłam jej, wiecie co, bo już prawie ją otworzyłam, ale później się opanowałam, bo ja prawie wszystkie te produkty z Goodie Boxa otwieram do ust i mam ich sporo otwartych i stwierdziłam, że muszę się powstrzymać i poczekać, aż cokolwiek dłużej jest tamtych. To jest taka rzecz potrzebna, niepotrzebna, zobaczymy, bo to jest taki żel do golenia w formie właśnie jakiegoś takiego, aha, to też jest zapakowane tu, ale to jest taki chyba krem, jak rozumiem. Nie wiem, wiecie co, sama nigdy nie myślałam, żeby takie coś sobie kupić, bo wiecie, albo się podkrada piankę facetowi, albo na żel pod prysznic, jak skóra jest wilgotna i te włoski są miękkie i maszynka jest wilgotna, to dobrze się goli bez takiego preparatu, natomiast ciekawe, no sprawdzę. Nie chcesz, to daj. Dotarła też jakaś maskara, ale to ona też, co, już dość, Glorcia. Ale ta maskara, wiecie, to ona też musi poczekać, aż coś mi się skończy. I to jest też kolejna ciekawa rzecz. Też tutaj jest jakiś olejek herbaciany, z drzewa herbacianego. I to jest do skalpu jakaś odżywka. Jakiś serum do skalpu, do skóry głowy. Leć sikać. Sikać. Jesteśmy na etapie oduczenia sikania Glory. W żłobku nam bardzo to rekomendują. Mówią, że ona naprawdę sobie dobrze radzi i żeby tego nie zaniedbać. Na wakacjach trochę to zaniedbałam i rzeczywiście ciocia w żłobku mi powiedziała, że żeśmy ją coś rozpuścili. No ale powiem wam, że co? Nie, to też trochę śmierdzi, a trochę czuć właśnie taki herbaciany zapach, herbaciany albo cytrusowy. Nie wiem, ale całe to pudełko w ogóle pachnie bardzo ładnie. Jest to pierwsze pudełko, odkąd kojarzę, że nie ma żadnego gadżetu. Okej, jakby spoko. No i są też bardzo duże te pojemności. To jest, widzicie, odżywka do ust w takiej pojemności jest naprawdę duża. Ten body scrub też jest spory, chociaż jak dla mnie mógł być większy, bo naprawdę super produkt. No, te rzeczy też są duże. Idę ci bić brawo, Glorcia. A wiecie co, ja jak już tak pokazuję, to jeszcze wam pokażę fajną rzecz, bo sama długo szukałam. To są takie piankowe sandały. Te są Glory, te są Laury, ale kupiłam za małe. Ale chyba i tak je zostawię dla Glory na przyszłość, bo właśnie, bo one wyglądają mniej więcej tak samo, tylko inny kolor. One się zapinają na rzep i są leciutkie, mięciutkie. Ta podeszwa nie jest cienka, więc tutaj nie będzie czuć każdego kamyka, ale równocześnie właśnie są mięciutkie, leciutkie, gąbkowe. Idealne, wiecie, żeby pobiegać po plaży, po kamykach. One mi przyszły jak wyjechaliśmy, niestety nie zdążyły dojść, więc nie przeszły swojego chrztu bojowego. Natomiast ja kupowałam takie piankowe sandały w Pepco i były do bani, bardzo szybko się rozleciały. Teraz Laura ma z H&M-u, też wam pokazywałam kiedyś. Nie są najgorsze, ale bez szału. No, po prostu się trochę tak łatwo brudzą, nie rozwalają się, to jest plus, natomiast już po dwóch użyciach nie wyglądały jak jakby były nowe. A te tutaj na pewno łatwiej się czyści, bo one w całości są z pianki i też nic się tu nie powinno zbyt łatwo urwać, bo to wszystko to jest jedna całość, ten but. No zobaczymy, jak się będą sprawdzać, natomiast wyglądają bardzo obiecująco. I firma to jest COQUI. Nie wiem jak to się czyta, ale to jest taka firma. I chyba właśnie jeszcze dokupię Laurze sandały. Fajne są takie buciki, że wiecie, że mogą dzieci wejść do wody, nic tutaj się nie ma co rozkleić. Wejdą do wody, wyjdą i po kamykach pobiegają. No i równocześnie trzyma to się nogi, bo tutaj jednak jest to trochę zabudowane, będzie się to nogi trzymać. No wydają mi się te buty fajne, ale to jeszcze wam powiem. No a tutaj jest ten drugi kolor. Z taką żabą to jest ta firma. O, czekajcie, o, takie jest logo. Takie coś. Przyszła mi dostawa z apteki i ja to tak
Właściwie chciałam Wam pokazać te dwie rzeczy, ale to już przy okazji wszystko pokażę. No w sierpniu to dla mnie to już jest początek jesieni, więc ja się zabezpieczam. Już zresztą i tak mamy katary. Zamówiłam spreje. No już jest tak rzeźko, to już nie jest tak gorąco. Wieczorem zwłaszcza. To jest psik-psik do nosa, Gloria. To jest dobry żel na przykład po basenie. To są plasterki aromatyczne. Te na noc, ja je lubię kupować. Te nie miałam jeszcze. Gloria, spadła mi witamina, którą używam. Ale to, bo ja mówiłam, że od jakiegoś czasu nie używam tarki, bo mi się wydaje, że efekt jest odwrotny od zamierzonego na dłuższą metę. A po co wziąć to? Do regeneracji. To jest zaraz spray do nosa. To jest do regeneracji stóp na spękane pięty, te dwie rzeczy. I zobaczymy. Podobno to działa cuda. To jest jakieś zalecenie podologa. Zobaczymy. Lorcie, no bo nie niż tego, Bobusiu. Tak nie otwieramy. Plasterek ci dam na noc. To jest na noc, dziecko. Wiesz? Na noc. No, a to Wam powiem, jak działa, bo jeszcze nie używam, ale podobno jest bardzo dobre. To jest do regeneracji, o, wspomagająca regenerację, a ta ma olejki i wazelinę bodajże, więc no nie wiem, ale była polecana, więc wzięłam na testy. Przyszła mi dziś przesyłka od firmy Garrett Electronics. Ja kiedyś pokazywałam Wam zegarki od tej firmy, bo oni mają smartwatche dla dzieci i przede wszystkim właśnie z tego kojarzę tę firmę. Ale podjęłam się współpracy. I co my tu mamy? Po pierwsze mamy czekoladki, co z Laurą właśnie się ucieszyłyśmy przed chwilą, bo już tu grzebałyśmy. Bardzo dziękujemy za czekoladki, bo lubimy, nie, Laura? Lubisz? Podzielimy się. Ale wybrałam sobie też dwa urządzenia. I to nie są zegarki. To są urządzenia do twarzy, do pielęgnacji twarzy. Jest takie coś i będę pewnie wieczorem rozpoczynać testy. I tutaj nie widać, ale to jestem tego bardzo ciekawa. To jest małe, sprytne urządzenie. Tak przynajmniej się spodziewam. Zobaczymy. Pokażę Wam później we vlogu. A recenzja tych rzeczy już pewnie jest na kanale, bo ja dzisiaj zaczynam testy. A, jest napisane. Nic innego nie ma. No tak, tak, dobra. Spodziewałem się jeszcze większej ilości czekoladek. Ja dziś rozpoczynam testy, natomiast vlogi są do tyłu, więc film z recenzją już pewnie jest na kanale. Aha, i jest kod rabatowy, tylko że kod rabatowy to Wam najwyżej... idźcie sobie do recenzji, tam jest kod rabatowy, jeśli jeszcze jest ważny, bo nie wiem jak bardzo do tyłu jestem z vlogami i kiedy to wrzucę, natomiast w filmie z recenzją kod rabatowy właśnie będzie wrzucony tak, żeby jeszcze każdy mógł skorzystać. No, a to sobie będę testować. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo ciekawa tych urządzeń. Mama, wyjęłam. Dobra, a Laura testuje czekoladki. Chciałabyś być moją asystentką? Weźcie co mam. To jest mleko z miodem i szczostkiem. Także że sobie ludzie śmieją z facetów, że jak mają 37 stopni stan podgorączkowy, to ledwo żyją. Ja dziś mam tak. Ledwo stan podgorączkowy i... Ale jutro pracuję z domu, więc zaaplikuję mleko z czosnkiem. Mogę sobie śmierdzieć radośnie. Glorka tydzień pochodziła do żłobka i przyszła z katarem i wszyscy już mamy katar ogólnie. Także siła rażenia jest duża, nie wiem co to za paskudztwo. Ale jak dziewczyny były w domu na tej przerwie wakacyjnej, to nie było chorowania.